Modlitwa na wtorek. Dzień poświęcony świętym naszym patronom. Najświętsza Trójco, Tobie dziś ofiaruję przez niepokalane ręce Maryi, Królowej wszystkich świętych, radość życia oraz jej uświęcenie z prośbą o błogosławioną jedność między Twoją, Boże, nauką o miłości bliźniego a czynem ludzkiego życia, pracę i trud oraz ich przebóstwienie, jako wdzięczność za coraz to nowe dowody Twej, Boże, miłości, oddawane na służbę człowiekowi. Czułą pamięć na Twój obraz, Boże, w każdym człowieku, z prośbą, by jak najwięcej ludzi zdobywało dojrzałość ludzką, pomnażając w ten sposób osobiste i społeczne dobro człowieka. Wdzięczne korzystanie z owoców stworzenia, pracy i zdrowego postępu, odkupienia i uświęcenia. Z prośbą, by wszyscy ludzie na świecie czuli się coraz bardziej kochającymi się wzajemnie braćmi. Rozmodlenie ducha oraz czuwanie nad szlachetnością myśli, uczuć, słów, zamierzeń i czynów. Z prośbą o właściwe rozumienie Ciebie, Boże, i Twojej życzliwości dla człowieka. Czuwanie, by być jasnym znakiem miłości i dobroci Ojca, ofiary Syna, pokoju i radości Ducha Świętego. Z prośbą o łaskę pojednania się z Tobą, Boże, przynajmniej w chwili śmierci dla zatwardziałych grzeszników, by i dla nich nie była daremna śmierć Chrystusa na krzyżu. Obowiązki sumiennie spełnione. Pogodę ducha pośród ciemności, jak również wszelki brak uznania. Z prośbą, aby postęp materialny i duchowy szły z sobą w parze.